Mleczko. Dzisiaj pierwszy raz jedziemy z Dawidem, ale pierwszy raz, kiedy on jedzie już z prawem jazdy i na Hondzie CB650F, którą kupił zresztą od bardzo dobrego sprzedawcy. Sprzedającego, nie sprzedawcy. Czyli ode mnie. No, ale Dawid zdał prawko i dzisiaj mamy okazję, mimo nie najlepszej pogody, mamy okazję wziąć i przejechać się pierwszy raz razem już obydwoje jako motocykliści pełnoprawni. Honda się prezentuje jeszcze lepiej niż kiedyś, bo Dawid ją zmodyfikował trochę. Tłumiczek też, nie wiem kto ogląda shortsy, to widział, że chodzi jak lala, mimo że jest fabryczny. Słychać ją elegancko. No i co? I będziemy śmigać, będziemy latać. A jak to będziecie, jak to będzie, to będziecie mogli poglądać czasem na filmikach. Także zobaczymy, ile nam się uda najeździć na tych naszych sprzętach. No ale Honda wygląda nadal elegancko. Nie ma dwóch zdań. Teraz jeszcze, bo Dawid zdjął te grabie, założył krótkie mocowanie tablicy akcesoryjne i z tyłu to wygląda już dużo lepiej. Ale maszynka się prezentuje dalej świetnie. Dobra, motocyklista też spoko na niej wygląda, niech mu będzie. A motor, że brudny, no to Jezu, tam. Jak się w deszczu jechało, to musi być brudny. No te kółeczka teraz też faktycznie fajnie wyglądają z tymi naklejkami. Oczywiście lepiej jak po małym motocykl jedzie, no ale... Ale cóż. Ale fajnie. Cały czas tylko zrozumiałem. No musisz ten interkom ogarnąć kiedy. Nie wiem, może jak dwie by były, to może coś, no nie wiem, no mi się wydaje, że to wiatr, który się do kasku dostaje, to potem tak to wygląda. Podczas szybkiej jazdy może zasięg to, wiesz, źle łapie albo coś. I nie wiem, no cholera wie. Tak, tak, nagrywam cię, nagrywam. Przegazuj go raz tak chociaż. Prosto jedziemy. Ale widzisz te chmury, tam chyba nie warto jechać. Także ten pomysł zmieniamy na inny, bo nie ma sensu się tam wybierać. Nie, czekaj, pomału, pomału. Jak ci mówię, tam po prawej lubią stać za tymi światłami. Ja.
Bo ja sobie jeszcze raz spróbuję tak ją trochę dźwignąć, wiesz? Elegancko, najfajniej taka wyczuwalna. Fakt, że nie podniosłem wysoko, tam nie powiem, nie? Ale ogólnie łatwiej mi niż na tej Hondzie, jak próbowałem. A Kamil też powiedział, że mu się na tym łatwiej staje na koło niż na Hondzie. To w lewo jedziemy, w lewo, bo w prawo to dobra. Albo dobra, możemy jechać w sumie w prawo. Jeszcze zdążysz się wywinąć. Prawej tu. Czekam. No widzisz. Co to? Stopka.